Największym filozofem według ojca Woronieckiego jest cała ludzkość. Cóż to ma znaczyć, że największym filozofem jest cała ludzkość? Przecież ludzkość jako taka rozumu nie ma. Czy to jest jakieś myślenie kolektywistyczne, odbierające zasadniczą godność jednostce? Oczywiście nie. Ojciec Woroniecki ma na myśli to, że ludzkość jako całość rozumuje w ten sposób, że jednostki mają poznać to, co już przed nimi zostało przemyślane, rozważyć, zweryfikować, dołożyć cegiełkę swojego własnego poznania do tego gmachu poznania całej ludzkości. Według ojca Woronieckiego to jest właśnie prawdziwa filozofia. Przeciwstawia on takie podejście filozofii stricte indywidualistycznej, czyli takiej, która będzie widziała swój szczyt, swoje największe osiągnięcie w tym, że jakaś jednostka dochodzi do subtelnych bardzo wniosków i swoje własne, bardzo oryginalne przemyślenia prezentuje. Ojciec Woroniecki zauważa, że takie podejście prowadzi co najwyżej do pięknie brzmiących zdań, do frazesów. Zwykle takie filozofie nie trwają długo, chociażby ze względu na samo założenie, że tam nie ma rozwoju. Taka filozofia niejako umiera wraz ze swoim twórcą. A jeśli ktoś próbuje ją później dalej prowadzić, no to bardzo szybko wychodzą na wierzch jej braki, jej słabości wraz z kolejnymi właśnie jednostkami, które się nią zajmują, coraz bardziej wychodzą jej braki na jaw. I właśnie dzięki temu zdrowemu rozsądkowi, który w dużej mierze działa właśnie przez doświadczenia kolejnych pokoleń, które weryfikują ludzkie rozważania, które weryfikują odczytywanie rzeczywistości, które weryfikują tą filozofię. Właśnie dzięki temu prawdziwa filozofia, czyli prawdziwe rozpoznanie rzeczywistości, czyli prawdziwa mądrość może się rozwijać. I właśnie dzisiaj jesteśmy świadkami takiego przekazania tej pałeczki w sztafecie pokoleń. Za każdym razem, gdy żegnamy naszych absolwentów, naszych maturzystów, to właśnie tak się czujemy, jak taki sportowiec, który przekazuje pałeczkę kolejnemu pokoleniu. I tak właśnie należy to widzieć. Oto bowiem przez wiele lat my pracowaliśmy nad tym, żeby was dobrze przygotować do poznania rzeczywistości i później do jej zmieniania zgodnie z tym, co zostało rozpoznane jako piękne, dobre i prawdziwe. Wy z kolei przez te lata staraliście się wykorzystać tą wiedzę, którą wam przekazywaliśmy, zdobyć te umiejętności, które chcieliśmy w was wyrobić. No i oczywiście, że i po jednej, i po drugiej stronie pojawiały się jakieś braki. Tego po grzechu pierworodnym uniknąć się już nie da. Nie zmienia to faktu, że jednak jesteśmy w tym wyjątkowym miejscu, gdzie my staramy się was ukształtować, a wy staraliście się ukształtować nie według jakiegoś przypadkowego klucza podanego nam przez akurat obowiązujące plany edukacyjno-wychowawcze, nie według klucza podanego przez jakąś akurat modną ideologię. Nie, tutaj byliście kształceni według klucza odwiecznej mądrości, która przez całe pokolenia się ukształtowała. Tej mądrości, której wiele cegieł pochodzi z najlepszej antycznej filozofii. Tej mądrości, do której później dołożono cały wielki bagaż tych cegieł z objawienia chrześcijańskiego i później chrześcijańskiej myśli teologicznej, całej katolickiej tradycji. Wszystko to, co najlepsze w tym gmachu zdrowej, realistycznej filozofii, to stanowiło klucz do waszego rozwoju. A więc, moi drodzy, prawda stanowiła klucz, według którego my staraliśmy się was ukształtować, a wy próbowaliście sami siebie ukształtować.
Czy to oznacza, że teraz w tej sztafecie pobiegniecie bez problemu i bez porażki? O, oczywiście, że nie. Oczywiście, że będą trudy, oczywiście, że będą problemy, oczywiście, że będą próby. Ale pamiętajcie też, że zawsze, gdy w tej sztafecie pokoleń zdarzy się wam upadek, to pamiętajcie, że zawsze tutaj u nas znajdziecie tą pomocną dłoń, która pomoże wam powstać, jeśli taka będzie potrzeba. Ja z mojej strony życzę wam, żebyście w tej sztafecie pokoleń, żebyście biegli niezłomnie ku temu, co rozpoznaliście jako prawdziwe, jako dobre, jako piękne. I żebyście w ten sposób zapisali się w tej sztafecie prawdziwie złotymi literami. Tego wam z całego serca życzę i życząc wam Bożego błogosławieństwa, wypuszczam was już z naszej szkoły. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.